Europa Truck Trial to coś, o czym mogliście nawet nie słyszeć, ale są to jedne z najbardziej hardkorowych zawodów off-road, gdzie liczy się precyzja i przemyślana jazda po ekstremalnie trudnych trasach. Nie są to zwyczajne drogi leśne, ale specjalnie przygotowane tereny z dodatkowymi przeszkodami, gdzie najlepsi kierowcy offroadowi wsiadają za kierownicę potężnych maszyn. W zawodach udział biorą cztery kategorie pojazdów: dwuosiowe, trzyosiowe, czteroosiowe, a także prototypy. Są to często specjalnie zmodyfikowane pojazdy ciężarowe o ogromnym prześwicie i wielkich kołach. Fantastyczne widowisko i szczerze, muszę się na czymś takim kiedyś pojawić. Jeśli tak ma być spożytkowana drogocenna ropa, to jestem za. Pod koniec sierpnia na żywo widziałem jedną z takich maszyn i nawet bez ruchu robi ogromne wrażenie. Ziomek, popatrz na te koła na żywo! Obok tego monstru stał równie potężny symulator, przy którym moje domowe stanowisko simracingowe wygląda jak uchwyt na kubek. Wielkie siłowniki symulujące przeciążenia, ogromna kierownica i zestaw trzech monitorów, które ruszają się razem z tobą. No musiałem tego spróbować i chyba poszło mi całkiem nieźle. Każdy z was już niedługo będzie mógł przetestować swoje umiejętności w wirtualnym kokpicie takiego pojazdu. Krakowskie studio Nano Games zaplanowało na 2023 rok premierę swojego nowego symulatora, jakim jest Heavy Duty Challenge. Właśnie testuję bardzo wczesną wersję tej gry, no i chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Czyli tak jak mówiłem, mamy dwuosiowe, trzyosiowe i czteroosiowe. Tutaj mamy te kategorie. No i tutaj ciężarówki są różne. Mamy jakąś wielką Tatrę. Ja, ta jest super duża. Mamy taką dwuosiową. Ja bym wziął najpierw może taką malutką ciężaróweczkę. O, może coś takiego. O! Tego mana widziałem na żywo. Ej, naprawdę przeogromne to jest w rzeczywistości. Tutaj mamy człowieka dla skali. Klikamy drive. Tutaj mamy wybraną jakąś już mapkę. Na razie tu jest jedna w tej kategorii, ale możemy sobie wybrać inne wyzwania. I tych mapek mamy też później dzięki temu trochę więcej. Na przykład tu mamy jakąś w Belgii. No i startujemy sobie. Okej, jesteśmy gotowi do jazdy. Oczywiście to jest wersja przedpremierowa, więc gdzieś tam drobne lagi mogą się pojawić. Ale generalnie już można sobie nawet grać używając pada. Ciekawe, czy jakbym podłączył moją kierownicę, to by ta gra wykryła. Raczej wydaje mi się, że mogłoby być ciężko. No dobra, więc co, startujemy sobie. Zwróćcie uwagę na opony, jak fajnie się animują. Tutaj mamy ustawienie dyferencjału, możemy całkowicie zablokować dyferencjał. O, pamiętam, że grałem w bardzo jeszcze wcześniejszą wersję tej gry, to ten dyferencjał nie działał. Nie działała animacja tego heads-up displayu, a teraz widzę, że interfejs działa bardzo dobrze. Także zobaczcie, najeżdżamy na pierwszą przeszkodę. O, zobaczcie, co się z przodu dzieje. Jak to się wszystko ładnie wygina. Próbuję zwrócić uwagę na wał napędowy. Nie wiem, czy już zrobili animację tego. Zawieszenie pracuje bardzo fajnie. I też mamy tutaj chyba napęd na 4 koła. Trudno, żeby nie było napędu na 4 koła w takim pojeździe. Oczywiście możemy sobie tutaj wrzucić inny bieg. Okej, tu już z trójki nie podjedziemy. Jedynką spróbujmy. Fajnie to wygląda. Cyk. Co jest? Aż taki problem? To dawaj dwójkę. Dobra.
luźniejszy dyferencjał. Tutaj sobie ustawiamy ten dyferencjał. Muszę się niestety wycofać, ale zacofanie i zastanie w jednym miejscu przez dłuższy czas mamy kary punktowe, więc lepiej tego nie robić. Dobra, jedziemy. Jak widzicie, te tory, tak jak wam mówiłem, są przygotowane tak jak w rzeczywistości i one są jeszcze bardziej trudniejsze niż taki naturalny teren. Fajnie to wygląda. I to jest malutki pojeździk, nie? I powiem wam, że idzie całkiem dobrze nim. Oczywiście mamy tutaj widok z kokpitu. Wygląda to sobie tak. Ja już nie mogę się oczekać, aż pogram sobie na kierownicy mojej w tę grę. Chociaż doświadczenia chyba nie będą te same, co na tym stanowisku takim ruchomym. Ej. Ale naprawdę, tam był taki moment, że jechałaś prosto ciężarówką i nagle tak w dół, ej. I tak cię zimne poty nagle oblewają. Straszne to było, ale później robiło się już tylko przyjemne. W sumie zastanawiam się, bo to jest chyba jedyny moment, kiedy tak naprawdę takie wielkie stanowisko możemy przetestować. Taka gra, nie? Tak, to jest jedna kamera ze środka, tu mamy kamerę pasażera. Co ciekawe, jak mamy te ciężarówki z trzema siedzeniami, bo jest jeszcze ciężarówka z siedzeniem po środku, zaraz ją sobie sprawdzimy, to wtedy też możemy... O, tutaj też można sobie tą kamerę ustawić ze środka. No ciekawe. Nie mam oczywiście kamerę z zewnątrz, co dla was widzów jest najciekawsze, bo wtedy wszystko ładnie widać, prawda? Okej, i to był pojazd dwuosiowy. Teraz weźmiemy sobie ten pojazd, który widziałem na żywo. Patrzcie, one no, różnią się wyglądem, różnią się chyba też prześwitem. Ten ma największy prześwit, wygląda na to, co? Dobra, spróbujmy sobie ten pojazd. Okej, jesteśmy we Francji, mamy trzyosiowy pojazd. Bardzo mi się podoba, że jest tu masa detali. Będą musieli pomyśleć nad optymalizacją, bo czasami mam takie drobne przecinki, jak się te wszystkie detale tej ciężarówki ładują. Ale ej, ten dyferencjał, te wały napędowe. Ej, to wygląda nieziemsko. W poprzedniej wersji, którą testowałem, te wały napędowe się jeszcze nie obracały. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Obracają się! Ole giga czat! Ale to fajnie wygląda, czekaj. Wow, ja lubię takie smaczki, ja lubię takie bajery drobne, ale chciałbym sobie jeszcze bardziej kamerę przybliżyć i zobaczyć ten silnik tutaj między tym kołem, bo widziałem to w rzeczywistości i mnie to strasznie jara. Ej, wały napędowe już działają, ej, wyglądają kosmicznie, wow, naprawdę, giga. Dobra, jedziemy sobie do przodu. Amortyzacja, tutaj wszystko ładnie pracuje, ale podoba mi się, zobaczcie, ile tu jest detali na tej konstrukcji tej ciężarówki, tak? Widać każdą śrubkę, ramę, każdy napis, wszystko. Naprawdę mega fajny model tej ciężarówki jest. Dobra, jedziemy sobie. I chyba też poprawili dźwięki. Wcześniej ta ciężarówka tak nie brzmiała. O, ale ma powera. Boka zaliczyłem. O ty! Ej, wydaje się taka fantastyczna ciężarówka, pierwsza przeszkoda i już bok. Przez chwilę jechałem do tyłu, za każde takie manewry dostajemy minusowe punkty i oczywiście wygrywa ten zawodnik, który tych punktów będzie miał najwięcej, czyli punktacja, podobnie jak w skokach narciarskich, każdy błąd się liczy, ale też i każda dobrze podjęta decyzja ma swoje znaczenie. Więc tak, tutaj musimy dyferencjału używać z głową, bo wiecie przecież, że jak zablokujecie całkowicie dyferencjał, to okej. Na przeszkodach będziecie mieli lepszą trakcję, lepszą moc, możliwość podjazdową, ale w momencie, kiedy będziecie chcieli skręcać ostro, to całkowicie zablokowany dyferencjał może wam tylko przeszkadzać w tym. Więc tutaj mamy ciekawą sprawę, bo okazało się, że moja droga przechodzi przez te wydmy tutaj i muszę skręcić ostro w lewo, ale to może spowodować, że moja ciężarówka się przewróci znowu. Przyblokujemy jeszcze dyfer z tyłu. Okej, i powoli, bo nie wiem, jak będzie wyglądał tam zjazd. A jak widzicie, wygląda mega. Chciałbym sobie trochę mocniej kamerę oddalić, ale chyba nie ma takiej opcji. To już jest max oddalenie. Okej, i znowu sobie odblokowuję dyferencjał, żeby lepiej tutaj nawrócić. Cyk. I ładujemy się w bramkę. No i tutaj trzeba te bramki zaliczać, to są jakby nasze takie checkpointy. I oczywiście jak się resetujemy do tego checkpointu, no to dostajemy punkty karne. Więc tutaj wszystko jest premiowane i wszystko jest odejmowane.
Dobrze. No i mamy jeszcze czteroosiowe ciężarówki. Także wszystkiego sobie po trochu spróbujemy. Manem już jechaliśmy, może spróbujemy innej marki. Tu mamy Mercedesa. Kurde, ale Man znowu wygląda jak jakiś pojazd księżycowy, co nie? Tutaj też pojazdy będzie można sobie ulepszać, ale póki co, jak widzicie, tak, tutaj jest jeszcze napisane, że to nie jest dostępne. Upgrade'y będą, inne takie rzeczy. Więc te ciężarówki prawdopodobnie są w jakimś tam trybie takim standardowym, no nie? I tutaj mamy jakiegoś wielkiego Mercedesa, już inne są te koła. Ja oczywiście zwracam uwagę na dyferencjały i wały napędowe. O, też to tutaj działa, ekstra. Ale wielki jest. O, tu już mamy trzy siedzenia z przodu. Mega fajnie to wygląda, naprawdę. Wiecie co, pewnie już zauważyliście, że same takie skaliste tereny mamy tutaj do wyboru póki co. Ja mam nadzieję, że właśnie dodadzą jakieś takie leśne sprawy, no nie? Żebyśmy mogli sobie porzucać błotkiem po naszym samochodzie, czy coś takiego. Mam nadzieję, że dodadzą takie coś, byłoby ekstra. Dobra, włączamy napęd na wszystkie koła. Paliwem nie musimy się tu przejmować, jak widzicie. To nie chodzi o paliwo, tu chodzi o to, żebyś ty jako kierowca się sprawdził. Żebyś miał swój challenge. Czekaj powoli. Okej, co dalej? Zahamujemy tu. O, gdzie mi się zawiesiła? To jest możliwe, żeby taka ciężarówka się zawiesiła? Moment. Okej, teraz gdzie do przodu? Ja tu muszę kamerę... O, na tej kamerze super widać wszystko. Tylko nie widać pod spodem, co się dzieje, no nie? A to jest takie 80% satysfakcji z tej gry, wydaje mi się. I dwójka. O, to trzeba uważać, to jest taki, jak widzicie, prowizoryczny most. I zaraz się zaczynają belki. I tutaj mamy wybór, możemy pojechać lewą stroną albo prawą stroną. I wiecie co, mi się bardziej podoba właśnie ta lewa strona, gdzie się trochę do góry jedzie. Ale z drugiej strony też możemy łatwo boka zaliczyć, bo mamy takie urwisko z jednej i z drugiej strony. Ale ta ciężarówka, chłopie, zobacz. Ekstra, dobra, zrzucamy na jedynkę i powoli tutaj. Ole, mega to wygląda. Kurczę, muszę mieć takie stanowisko u siebie gdzieś w domu, jak na tych targach, co byłem. I w tej grze sobie potestować. To jest, kurczę, chyba jedyna gra, gdzie można by było coś takiego sprawdzić. No wiecie, są inne na rynku z fajną animacją tych... tego zawieszenia i tak dalej, no nie? Ale także jedziesz pionowo w dół po jakichś tam takich urwiskach czy coś, czy czujesz każdy kamień. No tutaj głównie się właśnie na tym skupiają, na symulowaniu tych wrażeń z jazdy. Tylko i wyłącznie na tym. Nie ma tutaj innych zadań, tylko to. Więc to powinno być w 100% dobrze odwzorowane. I ten każdy wał półośki, Jezus Mary, super to wygląda. Dobra, zaliczyliśmy kolejny checkpoint. No wygląda na to, że ta ciężarówka... O nie... Właśnie myślałem, że ta ciężarówka jest najlepsza. Ale patrzcie, jak my musimy tu zakręcić teraz. Czy wy to widzicie? Co się dzieje? Tu są różne kulki. I tak. Napęd na tył? Nie. Musimy mieć napęd na cztery koła. No i chyba będziemy musieli tutaj... wycofać. No nie ma innej opcji. No i dostaję za to minusowe punkty, jeśli cofam. Ciekawy jestem, jak wy byście to pokonali, tak żeby nie cofać. Czy to jest w ogóle możliwe tym pojazdem? Myślę, że byłoby bardzo ciężkie. Trzeba by było znowu odpowiednio sobie rozplanować przed w ogóle wjechaniem w ten zakręt. I dodatkowo, tutaj są jeszcze takie dodatkowe przeszkadzajki, że chyba nie można uderzyć w te chorągiewki checkpointowe. Dobra, blokujemy dyfra. Okej. No i co powiecie na to? Udało mi się jakoś tam wykręcić. A póki co wydaje się, że ta czteroosiowa ciężarówka, czy pojazd, wypada najlepiej. Powoli. Chyba z tych takich zjazdów jak tu. O kurde. Zahaczam się gdzieś tutaj z boku. Tak, tam jestem totalnie zahaczony. O, lusterka już działają, super. We wcześniejszych wersji to nie działało. O, dało się wyjechać stąd. Ale patrzcie, jak tutaj przechylona jest ta ciężarówka.
Ja sobie wyobrażam, jakbym w rzeczywistości tym jechał. Strach w oczach, człowieku. O, tutaj mamy jakąś autostradę. O, właściwie to już skończyłem, super. No tutaj był koniec. Czyli ta nawrotka była najbardziej wymagająca, wydaje mi się. Bo ciężko było tam przejechać, żeby nie używać tego cofania, no nie? Tak wygląda symulator hardkorowej jazdy w terenie. Tutaj są jakieś rzeczy, widzicie, ale tego jeszcze nie można klikać. Air pressure, czy też to nie działa? I tutaj też mamy jeszcze nieklikalne rzeczy, także testować grę generalnie już można, ale jeszcze widzicie, że nie wszystko jest klikalne, że tak powiem, no nie? Heavy Duty Challenge jest już na Steam, więc koniecznie dodajcie ten symulator do swojej listy. Dzięki, że byliście na tym odcinku. Hejos!